Państwo, kochani moi, piątek skosiłem trawkę, nie, w sobotę, przepraszam, skosiłem, a w poniedziałek, gdzieś mam wtorek, gdzie trawka się znajduje? Po boku. Czyli pan pograbił. Tak, widzisz, nie czysto? Nie chcę tu jechać po majorze, ale chcę powiedzieć całą prawdę dla was. Mówię cicho, żeby on nie podsłuchiwał, że ani nic nie wziął do rąk, ani grabki, ani łopaty, ani zerka, nic. Czyli pan sam to zrobił? Sam zrobiłem. Sam zrobiłem. No, ale jeszcze dużo pracy na pana się zostało. No, jeszcze dużo pracy. Prosiłem, ażeby w sądzie przyszło na posesję, bo nie mogę mi przekazać tam, ale będę zabierać inaczej. Będę stawiać te drabinki blisko płota. I będę sięgać rękoma i będę zostawić, będę obcinać, bo ten winogron trzeba skosić, obciąć. Siatki i spłatę. Ale to jest winogron? To jest winogron. A owocuje po pana stronie? Tak. O, to ja z chęcią bym zostawił. Tam dalej będzie owocować też. O, tutaj też. Tam dalej wszystko mam winogron. I tam, sam piesony też. No to ja nie wiem, czy ja bym nie zostawił tego winogrona. Wiadomo na co, panie majorze. Ja w tamtym roku... Tam starczy na winko. Winogrona. Z miodem. A tu będę troszeczkę inaczej robić i tak dalej, żeby tu było łatwiej. No pan trochę już te poprzecinał tutaj. Tak? Czarnoziem się został tylko. Tak? I widzisz jak... Ale jeszcze dużo pracy pan ma. Jeszcze dużo, dużo pracy i tak dalej. Jeszcze całą pracę mam tam, tu. Tak, 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 jak rozmawialiśmy. Tu muszę zrobić porządek. Jutro no, przerwa. Patrzę, jakiś korzeń. Od winogrona. O, korzeń. Już nie mur, nie rozmawiajmy o korzeniach. To będzie robota dla ciebie. Już. Wyciągnę go. Wezmę Meksykanę i majorę i one będą tu robić. Przy tym korzeniu. Major nie da rady. No, piłę i ściąć. Cały. Ale korzeń i tak trzeba wyciągnąć. No wiesz, jak to od drzewa jakiegoś. To jest winogron. Od winogrona. A winogron płytko rośnie, ja ci powiem. No to płytko. To już tak. Z beretem. No płytko. No płytko. O cholera, płytko. O, prawie wylazł. Prawie wylazł. A ten już całkiem wyszedł. To jak kula ziemska, już wyszła. To płaska. To... Płaska ona już jest. Ona całkiem płaska. Tam już się chodzi. Jakby była okrągła, to byśmy chodzili tak o, w kółko. A tak idziemy ulicą i całe to wszystko prosto. To jest zawsze płasko, tak jak stół. Musi być płaska. Okrągła, nie jest. I powiem tak, szanowni państwo, że pracę mam do groma. No. I? Te krzaczorki trzeba wypilenić, chyba że chcecie zbiory zbierać. A. Nie, ile mi tam będą wystarczy zbiory, to pójdzie weź wszystko. Będzie ładnie pięknie wygrabione i tak dalej. A tu namiot zrobię, będę na namiocie siedzieć. Indianki przyprowadzę i będziemy... No Indianki. Przyjedzie Indianka do mnie. Nie indianka, ale tą, jak ona się nazywa. Bombaczka. Może buszmenkę. Albo z buszu. Czarna taka będzie. Zielona, duże cycki. I szanowne państwo, kochani moi, dużo mam pracy, ale jutro przerwa, bo jutro mam jeszcze spraw do załatwienia. Nie powiem jakich, ale swoich rodzinnych. Co planujemy, panie Krzysztofie, bo czy zgodzi się pan Krzysztof na to, żeby instruować teoretycznych, ja mówię,
piłkarzy? To zbierz pan teoretycznych piłkarzy, ja poprowadzę. Czyli a pan major będzie pokazywał, jak to się robi, bo pan Krzysztof będzie musiał pokazywać i pan major będzie też musiał pokazywać. Czy pan major się godzi? Ja się godzę. A taka osoba, ogółem duża, to będzie na bramce. Ja pokażę, jak się strzela bramki. Ja grałem kiedyś w Jagiellonii. To zobaczysz, czy mnie strzelisz. No pewnie, o, tyle bramek będzie, że jak nie wiem co. Oj, na pewno nie. No tak, zobaczył pan. Zobaczysz. O, a ty nawet nie umiesz padać. Nie byś łapał, nie będziesz spadał za piłką. A co będę robić? No to kucniesz i będziesz się patrzył. Na piłkę nie leci. Panie majorze, zobaczymy. Czy ja będę padać. A mamy bunkier. No, bunkier jest. A gdzie? Jak będzie coś się działo... Z bunkierki! Tutaj, proszę, ja pokażę. A tu się wchodzi, a tam jest szyfer. Szofer taki. Tam jest szofer tam. Tam szofer, to się otwiera, a tam jest takie te pik, 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 pik. Zamyka i już nie wyjdzie nikt. Jak nie znasz... Żaden piłkarz. Tam jak... Wszystkie piłki będą pochowane tam. To pokaż pan, jak to się wchodzi. Ja nie będę wchodził. Tam to jest służba porządkowa. Służba, nie wróżba. To jest po prostu technika wojskowa. Proszę tam nie wchodzić, bo tam otworzysz, to granat tam jest. Ale koszulkę to mam... O, cholera. To już tam wejdę. Pokazać widzom. O Boże Święty. To naprawdę ciemnica. A tam jest ta. A, tam się nie boję. Kopalnia złota tam będzie. Kopalnia złota. Ciemno, nic nie widać. O, teraz już lepiej. O. A czemu mnie nie zapalił? I oni kakelki jest ułożone. Zobacz. Zobacz. O, to już pan przeniósł. Ale przydadzą się. Tak. A tu będzie węgiel leżeć, wyczyszczę. Przywozę z kopalni. Tu jest okienko. Rzucę się. W łopatku i będzie leżeć. A tu kupię centralny piec ogrzewania. Jest miejsce na rurę zrobione. I tu będzie piec centralne ogrzewanie? Tu jest chłodno. O, lepiej, zdecydowanie lepiej niż na wysokościach. Lepiej? O, zdecydowanie. Zdecydowanie. No i zobaczył moją piwnicę. Jedną. Odkrył jedną piwnicę. Odkrył. Odkrył jeden skrycia bunkra tajnego. Tak jest. No to prosimy na wierzch. Z kamerką? No, po schodku się idzie. Nie. No nie pada się. No ale koszuleczkę to mówię, pan ma kurde fest. Proszę? Koszuleczkę to ma pan fest. No. No, muza nawet idzie. Ja powiem, żeby kupili wieżę. Taką wieżę. To na podwórku, jak grim będzie, to będzie wieża grała, tango będziemy tańczyć. No, aby pan major na żubra nie wskoczył w końcu, po raz drugi. Nie, jak będę na tym, ja żubra to lubię, lubią oni mnie. No, żuberek, to ogółem zdrowie. Ja mam takie jakieś, kufel. Kuflowe, to trzeba do kufla wlać. A kufla nie mam. Jest. Jak ty nie chcesz mi dać. A dać? A po co? Ja tak wypiję już. Bardzo dobry.
No. Jak jutro będziesz pracował? Szeryfie. To ten szeryf. Nawet jak policja przyjechała, całe te, to czapkę. Kapelusz. Kapelusz nałożył i zdjęcia robili na wszystkim. Nam. Szok. No, ogółem jesteśmy bardzo, ja jak major. I zaraz idę się... Aktywni. Znani jesteśmy. I zaraz idę się przebierać. Pierwsze idę tam, gdzie krótko chodzi, a później idę się przebierać. I wyciągam kosiereczkę, przewody, od ulicy kosze. Ale... I zacznę kosić. Tak. Ale tam jest... Dzisiaj? Tak. A tam jest fajne, tak. Ale pierwsze nie tam, gdzie król piechoty idzie. Tam jest... Bo już nie mam. O, już. Zaparło. Parło. Zaparło. A tam jest... Ja mogę trochę zdradzić. Tajemnica. Tajemnicy? W tej bunkrze. Nie, to bunkier jest, a tam jak w bunkrze jesteś, to jest telewizja, cała te i sterowanie i rakiety balistyczne kierują. Gdzie, w którą stronę? Ja myślę, a kurwa ten się ogółem źle się zachowuje. Jak nacisnę jeden guzik, to jak taka rakieta wystartuje, to ogółem pół Rosji nie będzie. No tak jest, no. Dziękujemy, no taka prawda, nie? No taka prawda. Kula jest... Ludzie się nie znają. Ja był na górze i widział. No płaska jest. Grzyby rosną, ludzie chodzą. Widać, jak lądujesz, jak na żubra lądowałem, to na ziemię, na płaską ziemię. I to widziałem. Jakby była okrągła, to na żubra na nos bym skoczył. A tak ja na przy rogach chlaś i brum, brum, brum i sobie biegaliśmy. Dziękujemy za wywiad. No, dziękujemy.